Ekscelencjo, księże biskupie Leszku, czcigodni kapłani, drodzy współbracia redemptoryści, drogie siostry zakonne, wszyscy organizatorzy grup pielgrzymek, które przybyły z różnych stron Polski na dzisiejszą modlitwę, kochani pracownicy Radia Maryja na czele z ojcem dyrektorem Tadeuszem i wy, kochani młodzi przyjaciele. Dobrze, że jesteście. Dobrze, że przybyliście. Dziękuję wam za to we własnym imieniu, ale także w imieniu ojca prowincjała, którego tutaj reprezentuję. Brawo. Rzeczywiście życie to coś więcej. Dlatego tutaj przybywamy. Życie to coś więcej. Zapytamy dlaczego. Pięknie o tym mówił ksiądz biskup, za co mu bardzo dziękujemy. Ale życie jest Bożym darem. Nie jest naszą własnością. Dlatego nie możemy z nim robić to, co chcemy. Jak to mówił święty Jan Paweł II, ponieważ życie to coś więcej, znaczy się, jest ono nam dane i zadane. I naszym obowiązkiem jest każdego dnia odczytywać na drogach naszego życia to, co Bóg ukrył dla nas, to, co Bóg od nas chce. I młodzi, drodzy przyjaciele, odkryć to, co Bóg dla mnie zamierzył. To jest najważniejsze zadanie każdego dnia. I do tego was bardzo zachęcam. Kochani, kto odkrył swoje powołanie, ten nadał sens swojemu życiu. Odkrywajcie swoje powołanie. Odkrywajcie to, co Bóg zamierza dla was w całym życiu, ale konkretnego każdego dnia. Bo życie to coś więcej. Bardzo gorąco dziękuję jeszcze raz księdzu biskupowi Leszkowi za to, że nam przypomniał te bardzo ważne prawdy, że nie jesteśmy byle kim i że nie możemy żyć byle jak. Za te światła, które dałeś i za te pytania, które postawiłeś. Myślę, że warto na nie odpowiadać. Bardzo gorąco dziękujemy. Chciałbym bardzo gorąco podziękować organizatorom, szczególnie tym, którzy gdzieś w różnych miejscowościach Polski organizowali grupy i przybyli dzisiaj tutaj, czy to autobusami, czy samochodami osobowymi. To wielkie dzieło i warto dalej je kontynuować, bo jest to dzieło ewangelizacyjne. Dajemy w ten sposób młodym ludziom to, co najważniejsze. Bóg wam zapłać za to i nie zniechęcajcie się różnego rodzaju trudnościami. Naśladujmy błogosławioną Paulinę Żariko. Nie ma jej jeszcze tutaj relikwii pośród nas. Została ona wyniesiona do chwały ołtarzy w ostatnią niedzielę. I ona mówiła takie słowa, że tam, gdzie wszyscy w rezygnacji opuszczają ręce, my wznośmy je do Boga i prośmy Go usilnie o potrzebne łaski, siły i światło. Mówiła, tam, gdzie z chłodną obojętnością patrzą, czy nawet wrogością, my rozpalajmy miłość w sercach tych, obok których żyjemy. Miłość do Boga i do Kościoła. Jeszcze raz bardzo gorąco wam wszystkim dziękuję i pamiętajmy, życie to coś więcej. Bóg zapłać.